W piątek 11 września w Krośniewicach odbyły się uroczystości 50. rocznicy śmierci generała Władysława Andersa. Odsłonięto mural upamiętniający przy ulicy Łęczyckiej 19A. Następnie posadzono dom pamięci i złożono kwiaty przed tablicą znajdującą się w miejscu urodzenia generała Władysława Andersa w tzw. Andersówce przy ulicy Błonie 9. Dla córki generała Anny Marii Anders, ambasadora RP w Rzymie, uroczystości ku pamięci jej ojcu są niezwykle ważne i wzruszające. Jak ważne dla pani są takie uroczystości? Bardzo wzruszające, to wyjątkowo wzruszające. Muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem. Tego muralu się nie spodziewałam. Widziałam jakaś fotka była na Twitterze. Ale widząc to tak, jak to jest piękne, jest po prostu przepiękne. No a ten dom tutaj, gdzie ojciec się urodził, to każdy raz jest dla mnie bardzo wzruszający. Ja już chyba jestem trzeci czy czwarty raz. Oczywiście pierwszy raz było najbardziej wzruszające, bo człowiek jak nie może uwierzyć, że to jest. Jest bardzo ważne, ale jestem w ogóle bardzo wdzięczna wszystkim, którzy się do tego przyczynili, którzy pamiętają, którzy przekazują tą historię, nawet w telewizji, żeby pokazać. Ja bardzo popieram w ogóle jakikolwiek uroczystość, jakikolwiek pomnik, cokolwiek ma coś wspólnego z moim ojcem, bo to nie jest tylko mój ojciec, to są jego żołnierze, ludzie, którzy poświęcili swoje życie dla kraju, ludzie, którzy po wojnie nigdy nie mogli wrócić do Polski. I to trzeba po prostu przeskazać, bo mi się zdaje, że ludzie się nie orientują. W Polsce oczywiście więcej, ale we Włoszech, ja to mówię tak samo, we Włoszech mówię za granicą, także jestem wzruszona i naprawdę, naprawdę dziękuję wszystkim z całego serca, wszystkim, którzy się do tej uroczystości, do tego muralu, do tej tablicy, do tego dębu przyczynili. Wszyscy w Polsce mi się pytali, jak zaczęłam przyjeżdżać, czy był taki zdrowy w mundurze, każdy sobie wyobraża, że to wielki generał. Nie, ojciec dla mnie był tatusiem. Pytali mnie się, czy ojciec nosił kapcie w domu. Tak, nosił kapcie w domu. Rozpieszczał mnie potwornie, zawsze mówił, że byłam jego ostatnią i największą miłością. To, że ja się wychowałam w Anglii, spowodowało to, że ojciec miał więcej czasu dla mnie. Jakby było inaczej, jakby był na jakimś ważnym stanowisku w Polsce, to by tak nie było. A tak to mógł chodzić po ulicy w Londynie, a właściwie anonimowo dla Brytyjczyków. Także mieliśmy nasze piękne chwile do cyrku razem, czy do parku razem, czy na rowerze. I to ja sobie najbardziej cenię, najmilej pamiętam.